Pan z wami i z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała tobie, Panie. Jezus powiedział do swoich uczniów: gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale, a z Nim wszyscy aniołowie, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały i zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych ludzi od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, kozły po lewej stronie. Wtedy odezwie się król do tych po prawej stronie: pójdźcie, błogosławieni u Ojca mojego. Weźcie w posiadanie królestwo przygotowane dla was od założenia świata. Bo byłem głodny, a daliście mi jeść. Byłem spragniony, a daliście mi pić. Byłem przybyszem, a przyjęliście mnie. Byłem nagi, a przyodzialiście mnie. Byłem chory, a odwiedziliście mnie. Byłem w więzieniu, a przyszliście do mnie. Wówczas zapytają sprawiedliwi: Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie, albo spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię, lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie? A król im odpowie: zaprawdę powiadam wam, wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnie uczyniliście. Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom. Bo byłem głodny, a nie daliście mi jeść. Byłem spragniony, a nie daliście mi pić. Byłem przybyszem, a nie przyjęliście mnie. Byłem nagi, a nie przyodzialiście mnie. Byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście mnie. Wówczas zapytają mi ci: Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym, albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym, albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie? Wtedy odpowie im: zaprawdę powiadam wam, wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tego i mnie nie uczyniliście. I pójdą ci na wieczną karę, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego. Oto słowo Pańskie. Chwała tobie, Chryste. To jest taka Ewangelia, która mogłaby być Ewangelią, która oskarża Boga. Bo skoro są głodni, skoro są spragnieni, skoro są przybysze i nadzy, chorzy i w więzieniu, no to jak Ty, Boże, na to pozwalasz? Gdzie Ty jesteś? To są pytania, które przez historię ludzkości pojawiają się bardzo często. To jest to słynne pytanie, które pojawiło się w Auschwitz, o którym wspomina Weisel, będąc tego świadkiem, kiedy więźniowie patrzyli na umierających współwięźniów i jeden z nich zawołał: gdzie jesteś, Boże? To jest pytanie, o które się potykali ludzie, po którym mówili, że ja nie wierzę, że jesteś. Jaka jest więc Boża odpowiedź? Właśnie warto zobaczyć w tej Ewangelii tę odpowiedź, w której Bóg mówi: ja właśnie jestem, ja jestem. Ja jestem w tym, który jest głodny, który jest spragniony, który jest przybyszem. Ja jestem w tym, który jest nagi,
który jest chory, który jest w więzieniu. Cokolwiek więc uczyniliście tym ludziom, mnie uczyniliście. To właśnie pod wpływem takiego wyznania Boga na to pytanie, gdzie jesteś Boże, jeden z filozofów zadał pytanie, gdzie jesteś człowieku? Gdzie jesteś człowieku? Właśnie w tym kontekście wyznania Boga jako króla, dzisiaj ta liturgia nam pokazuje takiego Boga. Takiego Boga, który ukrywa się w tych, którzy są dotknięci cierpieniem, biedą. Ciekawe, że to słowo, to stwierdzenie, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. Można też śmiało przetłumaczyć, wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich ostatnich, mnie uczyniliście. To nam trochę podpowiada, jak szukać Boga, gdzie Go szukać. A też możemy zobaczyć, że On się z nami identyfikuje. Ja jestem z Tobą właśnie, kiedy przechodzisz przez ciemną dolinę. Ja jestem w Tobie, kiedy właśnie cierpisz. Ja jestem w Tobie. Ta liturgia nam pokazuje taką wiarę integralną. Będziemy dzisiaj uwielbiać Boga tutaj wieczorem w czasie tego koncertu, który jest owocem warsztatów muzycznych, w przepięknej pieśni z artystami. Będziemy się modlić. I to jest zadanie Kościoła, uwielbiać Boga. Po to jest też ta liturgia, Eucharystia. Jest jakimś szczytem uwielbienia. Ale zauważcie dzisiaj, że Pan Bóg mówi, proponuje wam drogę integralną. Także to, co dzieje się poza tą świątynią, jest liturgią. Właśnie odnajdywanie człowieka, Boga w człowieku, jest niezwykle ważne. Kiedyś jeden z moich znajomych opowiadał mi, że był w klasztorze sąsiadem swojego współbrata, który już był bardzo sędziwy i miał problemy ze słuchem. I on codziennie o 7:30 rano słyszał, jak ktoś dzwoni do tego współbrata. No a ponieważ on był trochę głuchy, więc bardzo głośno odpowiadał. I całą tą rozmowę było słychać, więc on po jakimś czasie, tak się działo codziennie o 7:30. Więc ten mój znajomy, zaintrygowany tą sytuacją, po jakimś czasie mówi do tego współbrata zakonnika, mówi, słuchaj, co tam się u ciebie dzieje, że ty codziennie o 7:30 odbierasz telefon i z kimś rozmawiasz? A on opowiada, że on odpowiedział mu, wiesz, ja już jestem sędziwym człowiekiem, ale kiedy byłem młody i pełny sił, to byłem psychoterapeutą również. I miałem takiego pacjenta, któremu pomagałem, który przeżywa lęki nocne. Bardzo trudno przeżywa noc. I ten człowiek, pomimo tego, że ja już nie jestem jego lekarzem, dzwoni do mnie codziennie, żeby mi opowiedzieć, co przeżył w nocy i żeby się przy tej rozmowie uspokoić. I ten zakonnik zmarł. I kiedy zmarł, jeden z jego współbraci, nie ten mój znajomy, a ponieważ już cały klasztor o tych rozmowach wiedział, bo on tak głośno rozmawiał, to kiedy wynieśli ciało tego zakonnika z celi, następnego dnia poszedł o 7:30, czekał na telefon.
I telefon zadzwonił. Zadzwonił ten człowiek po kolejnej bardzo trudnej nocy. I usłyszał, że jego przyjaciel nie żyje. I że tym, który wysłuchał tej jego historii po kolejnej trudnej nocy, był właśnie kolejny zakonnik. Ja kiedy usłyszałem tę historię, pomyślałem sobie, właśnie wydarzyła się ta Ewangelia. Byłem spragniony, a dałeś mi pić. Właśnie byłem spragniony pokoju. Byłem spragniony tego, żeby komuś opowiedzieć o moim lęku. I ktoś mi to dał. Właśnie wydarzyło się królowanie Jezusa w tej historii. I to jest to, co dzieje się w naszej codzienności. To królowanie, które wielbimy w czasie Eucharystii, w czasie koncertu wielbienia, to królowanie nagle objawia się w takim zwyczajnym życiu, kiedy wysłucham kogoś przez telefon, kiedy komuś powiem, jestem dla Ciebie, chcę Ciebie, możesz mi opowiedzieć. Właśnie widzę, że jesteś spragniony. Chcę Ci dać pić.